Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gwintowymi Taliami. Dzisiaj zagramy sobie Squirtle i będzie to talia pod dar natury, czyli tak zwana gordoza, jak ja to nazywam, czyli połączenie gorda i symbiozy. Dobrze, także gordoza na celowniku, talia myślę wszystkim dobrze znana. Jest to oczywiście devotion wersja, czyli gramy tylko i wyłącznie karty Squirtle, po to, żeby mieć dodatkową tutaj symbiozę na Aetnę. I w zasadzie tyle, bo generalnie można by grać Frexineta, nie jest on oczywiście najgorszy, można by grać Lębostworki, jako że mamy tą lojalność, ale tak szczerze ta Aetna wystarcza i ja tutaj właśnie gram tylko na właśnie jedną kartę, która w zasadzie korzysta z tej lojalności, ale talia jest bardzo mocna, tak? Nie ma co ukrywać, pasywkę, symbiozę. Co powoduje, że każda nasza karta natury, czyli lekcje przyrody, kręgi życia, troski dryad, hartowania i oczywiście zew lasu, odrodzenie natury i rada Isengrima robią dodatkowy punkcik. Pod warunkiem, że nie gramy na blokadę. No i generalnie dzięki tej pasywce w rundzie pierwszej zwykle sobie radzimy bardzo dobrze, przez co daje nam to dużo opcji kontroli długości rundy, tak? Jeśli boimy się długiej rundy, że nie wygramy, no to możemy wtedy ładnie puszować. Mamy do tego Elejasa, który wyciągnięty z rady Isengrima wchodzi za punktów 14, jest mega dobry. No ale generalnie celujemy w rundę długą trzecią. Wtedy sobie zagrywamy Aetnę i zagrywamy sobie nasze karty natury, które nam jeszcze zostały. Zagrywamy sobie oczywiście Gorda na końcu i Gezrasa w międzyczasie, jak już rozstawimy sobie dużo jednostek. Taka jest koncepcja. W rundzie pierwszej też fajnie jest zagrać Dunkę, żeby sobie zrobić troszkę carryoveru. Mamy też pułapkę miażdżącą na tą długą trzecią rundę, która jest mega dobra. Mamy dwa przesunięcia aż, Pauliego i Ciarana. Także tak to wygląda. Więc jeszcze raz, koncepcja jest taka, że w rundzie pierwszej mamy punkty pasywne z symbiozy i staramy się robić carryover kręgami życia i Dunką. Potem w rundzie drugiej, w zależności od tego, czy się boimy długiej rundy trzeciej, czy nie, puszujemy bądź nie. No i w długiej rundzie trzeciej wygrywamy na value, bo tych punktów mamy naprawdę dużo. Jedna jeszcze warta uwagi rzecz, dobrze powiedziałem? Chyba tak. To to, że jest jeszcze inna wersja tej talii, mianowicie wersja, która gra obrońcę, czyli Figisa, i która gra Pawko. I ta wersja też jest dobra w długiej rundzie. Natomiast gorzej sobie radzi też tam w niektórych meczapach. Znaczy, ja sobie gram taką, ale można grać właśnie Pawko i obrońcę i wtedy zrezygnować z Elejasa i może tam zrezygnować z pułapki i Ciarana i wrzucić coś innego. To już musicie dostosować w własnym zakresie. Dzisiaj sobie zagramy właśnie taką wersją, jak widzicie. Dobra, troszkę długie to omówienie. Przejdźmy już do giereczek. Zobaczmy. Mamy tym razem precyzyjne uderzenie. Ciekawe, czy to będzie Madok? Czy to będzie może movement? Zobaczymy. Okej, okay. Jeśli chodzi o mulligan, no to ja bardzo nie lubię mieć Aetny na ręce startowej, ponieważ wtedy te wszystkie kręgi życia i te buffy z Dunki ewentualnej mogą polecieć na Aetny i się zmarnować. A tego byśmy nie chcieli. Pirotechnik jest spoko. Gord, powiedzmy, też jest nie najgorszy. Zasadniczo zaczynamy. Też chcielibyśmy mieć taką rękę, którą możemy coś robić. Ta ręka wygląda najgorzej, powiedzmy sobie szczerze. Więc sobie zostawimy. Pytanie, w jaki sposób rozpoczniemy? Czy od Hamadriady, czy od Pirotechnika? Dunki niestety nie ma. Mógłbym też na siłę Dunkę wyciągnąć. Chyba nie lubię tego robić. Więc zacznę od Hamadriady. Drzewa żyją. Nie lubię wyciągać na siłę Dunki, bo potem nie dobieram tych moich goldzików, których bym chciał w późniejszym etapie. Mamy dwa elfy w talii, Ciarana i Elejasa, więc też tutaj mamy 50-50, jeśli chodzi o elfa. Okej, no i jest to Madok. Myślę, że to bez niespodzianki. Bez niespodzianki, że jest to Madok.
Staram się zastanowić nad rzuceniem hartowania tutaj po prostu. I bardzo mi się to podoba. Zróbmy. Nie chcemy, żeby ta hamadryda tak łatwo nam zginęła. Widziałeś gdzieś zapalnik? Czyli gra pirotechnika. No to i my zagramy pirotechnika. No to w zasadzie ten meczup powinien być dla nas dobry. Z tego względu, że mamy bardzo dużo proaktywności. A Madok deki nie lubią takich talii, które mają dużo proaktywności i dużo punktów. A zobaczymy, jak się potoczy. Czy przeciwnik będzie klikał? Nie będzie. Wow, Hajdawer, wow. W sumie nie jestem do końca zaznajomiony z dokładną wersją talii, jaką gra przeciwnik. Więc tutaj może mnie czymś zaskoczyć losowym, czego się nie spodziewam. Jeśli losowy Igni? Wcale bym się nie zdziwił. Że tutaj możemy zostać dojechani jakąś taką nietypową kartą. Okej, po prostu bombka. W porządku. I zastanawiam się, no myślę, że rzucimy sobie tą dunkę. Troszkę carryoveru sobie zrobimy. Jest to co prawda zagranie marzeń. Jedyny dobry dłan to martwy dłan. Nie jest to zagranie moich marzeń. A niech będzie. Wzmocniłem też, żeby nie dostać strzałem za 5 plus ping do wódcy, bo tak jak przeciwnik zużyje Sirocco, to już będzie jakby większa korzyść. Wow, i nawet o Neuromancy. Wow, okej. Okay. Jestem zadowolony z tej wymianki najbardziej. Teraz sobie klikniemy oczywiście krąg życia jeszcze. I zobaczymy, czy przeciwnik będzie chciał grać dalej, czy też nie. Będzie chciał grać dalej. To oznacza, że sobie klikniemy obrońcę puszczy. Mógłbym pójść w carryover. Teoretycznie. I użyć krąg życia. Ale też mogę rzucić hartowanie, które robi więcej punktów. Chyba pójdę w to hartowanie. Albo i nie. To jest bardziej chciwe. Nie wiem co ukrywać. Chciwość czy niechciwość? A, dobra, pójdźmy chciwie. No. Zobaczymy. Czy zostaniemy spaniszowani za chciwość. No bo bym miał dwa punkty więcej na stole, plus jeszcze dwa punkty pancerza tutaj, tak? Zobaczymy. Tam przeciwnik wymyśli. W razie czego no wrócimy tą radę Isengrima. Zobaczymy co dostaniemy. Też prawda jest taka, że przeciwnik gra jeszcze Tygrysa Szablozębego. Który be... Wow. Czego chcesz? Wow, okej. Okay. Nawet nas przebił, wow. No dobra, no musimy radę. I no to jest Hamad... Hamadryada ładunek dowódcy. Czy Pauli? Musimy Hamadryady. Ziemio, zduś ogień, wietrze, odetnij ładunek dowódcy. Ach, no właśnie, no właśnie, właśnie.
Gdybym rzucił to hartowanie, mogło być ciutkę lepiej. Ale i tak, no udało się wygrać rundę pierwszą. Możemy być, powiedzmy, zadowoleni. Pytanie, co dalej? Czy chcemy próbować grać rundę drugą? Wydaje mi się, że raczej nie. Zostawimy sobie ostatnie zagranie. Spróbujemy na value jakoś to zrobić. Przez to, że zużyłem obie wyciągarki, Radiance and Grimace w lasu, możemy Eightny nie dobrać i będzie mi przykro wtedy. Zobaczmy. Jak to się potoczy? Ten tygrys szablozęby może być też irytujący bardzo. Który powinien się pojawić na starcie rundy trzeciej. Ale też jest szansa, że przeciwnik nie ma nic proaktywnego teraz. W końcu to Madok deck. Okej, okay, no ma Maxim niestety. Więc ja porachuję ci kości. Zobaczymy, no musimy dobrać Eightne. Jak nie dobierzemy Eightne, ciężko to widzę. Technik nie jest zły zasadniczo. Jest Eightne. Dużo spelków. Ja zostawię tak. Chyba. Chociaż. Po co mi ten pirotechnik? Nie, wymieńmy go. Ale no pułapka to było najgorsze, co mogłem dostać. Każda inna karta była lepsza. Ej, czemu jestem taki niefortunny, co? Ktoś mi powie. A dlaczego tak? Dlaczego dobrałem najgorszą kartę możliwą? Znaczy no może nie najgorszą, dobra, on ma to w sumie dowódcę. Przesadzam. Pułapka nie zrobi aż tak mało. 6 punktów na pewno. No dobra, no może to był dobry draw. Nie zauważą nas. No to w zasadzie mógłbym teraz rzucić pułapkę. Tak, żeby znowu unitować przez jedną turę. To myślę może przeciwnika podirytować. Zróbmy tak. To może go podirytować. Okej. Dobrze. W takim układzie fałwy. Pani Eightne zabrania nam rozmawiać z obcymi. Oczywiście w troskę Driant, bo nic innego nie możemy. Drzewo się stworzyło w dobrym rzędzie, o dziwo. Ja nie chciałbym mojej jednostki z tyłu mieć. Zrobię tak. Szkoda, jakby Madoka przesunąć, ale chcę moje mieć jednostki z tyłu. To jest dla mnie o wiele ważniejsze.
A nie wyszło to dobrze. Źle to rozplanowałem. Źle to rozplanowałem. No cóż, no. Teraz musimy ponieść konsekwencje tej naszej niefrasobliwości. Eiren pokazała nam drogę. No. No tam ma jeszcze Sirocco, Gorda. Coś trzeciego. Obawiam się, że niestety przeciwnik będzie miał ciutkę więcej punktów. Ciutkę może mieć więcej. Ja też mam wrażenie, że tą rundę trzecią mogłem zagrać delikatnie lepiej. Jest przeciwnik perfekcyjnie dobrą. Też może być smutne. Ze swoją zwierzyną. Ale chyba wygrywamy. Chyba wygrywamy. Proszę, drzewce do tyłu. Czy ten jeden punkt będzie mnie kosztował porażkę? 13. Chyba będzie miał więcej niestety. A, no to chyba było do wygrania. Źle na początku tej rundy zagrałem, albo ten Pauli był źle zagrany. Albo niepotrzebnie tą pułapkę tak rzucałem szybko. Chyba się pospieszyłem z tą pułapką. No. W sensie, liczyłem na to, że będzie musiał coś niezręcznie rzucić, a on przecież ma jeszcze smoka, o którym zapomniałem. No, niestety. Niestety przez moją głupotę przegrywamy. Ten jeden punkt nic nie zmienił. Szkoda, no to był winek, gdybym zagrał to lepiej. Dobra, przejdźmy do gry numer 2. A naszym drugim przeciwnikiem też będzie precyzyjne uderzenie. Może się odbijemy tym razem. Bo nawet ten sam deck. Ale na pewno nie jest to ten sam przeciwnik, bo gram tą grę jedną po drugiej, a to jest niemożliwe dwa razy się skolejkować na tą samą osobę. Dobra, więc tak, pułapka out. No szkoda, że tej Dunki nie dobieram. To mnie naprawdę boli. Brak tej Dunki. Dwie Hamadriady. Wymienię jedną. Ten Mulligan wypadałoby zrobić. Może Gorda wymienię? To i tak nie będę go rzucał w pierwszej rundzie. Dobra. Wymieńmy. Dunki nie ma. Mógłbym co prawda liczyć, że trafię jako Driady ją, ale... Chyba nie jestem aż tak odważny. Spodziewam się, że to znowu będzie ten Madok. No ale co no? Chodź do mnie, wiewiór. Co na to poradzimy? Nic nie poradzimy. W zasadzie nie wiem, czemu rzuciłem do przodu. Powinienem był rzucić do tyłu, bo potencjalnie G zaraz będzie grany. No dobra, przeciwnik decyduje się na użycie pingu od razu. No jest to zrozumiałe. I Tygrys R1. Ok, czyli przeciwnik tutaj chce mocno kontestować rundę pierwszą, co jest dosyć ciekawe. Widziałeś gdzieś z tego powodu, że powiedziałbym, że będzie mu ciężko wygrać R1, kiedy jest na redcoinie, a ja mam jeszcze 5 punktów z przewagi taktycznej. Okej. Okay. Sobie oczywiście rzucimy Pauliego. Przesuniemy sobie to z powrotem.
Okej. No i co? Sytuacja nie wygląda źle. To jest dokładnie ta sama talia co przed chwilą. Niesamowite. A mówią, że sam Nilfgaard na laderze. A tu proszę. Dwa razy Madok z Kretel. Porząsiu. Okej, bomba. Może mieć bombę oczyszczającą. Która nie byłaby zbyt miło widziana. Jeszcze ja wiem. Może najpierw powinienem krąg życia. Dobra, rzućmy odrodzenie. Natury i sobie klikniemy. A, kliknijmy. Oczywiście nie w tą jednostkę poleciało co chciałem, ale no cóż. Zaryzykowałem 50-50. Może niepotrzebnie. W sumie. Dobra. Ja dostaję plus 7. Wzmocnijmy sobie tak. Uczyć i nie odpuszczę. Wow. Dobra, no to jesteśmy zmuszeni odpalić sobie Gezrasa. Albo zagrać Radeisen Grima w Elejasa. A szczerze wolałbym zostawić Elejasa na później. Teraz sobie rzucić Gezrasa po prostu. Ence Bern dysponują za tak zrobię. Imponującą wiedzą. To istotne jest to, że teraz jak rzuci Sirocco, to go nie przebije. Już nie, bo w sumie. Okej. Zesnajpił w ten sposób. No spory fart przeciwnika, no nie ma co ukrywać. To mu się przyfarciło nieźle, no ale dobra. To co, Elejas do akcji. Robię co muszę. Już nie, w sumie to bez sensu do przodu. Słabość Elejas pokazała nam drogę. I zobaczymy jak tutaj sobie poradzi. Czy rzuci dowódcę całego? No bo ciężko będzie mu 11 zrobić w jednej. Może Novigrad? Też nie gra Novigradzki pewnie. Tak kurczę, trochę nie doceniłem przeciwnika w rundzie pierwszym. Myślałem, że nie będzie miał aż tyle punktów, żeby mnie kontestować na redcoinie. Zaskoczony. No i co mu zostanie na rundę trzecią teraz? Skoro rzucił Tygrysa, rzucił Obrońcę Puszczy. No wiadomo, Gord, ale poza Gordem? Tak niezbyt dużo. Fajnie byłoby tego Ciarana zostawić na kolejną rundę, bo wtedy zablokuje Madoka w rundzie tej trzeciej powiedzmy. I nie będzie mógł dodatkowego Valius Bomb robić. Okej, okay, oddał mi rundę, spoko. Jestem zadowolony. Idziemy na długą rundę trzecią. Też już Tygrysa. O Tygrysa nie musimy się martwić tym razem. W rundzie trzeciej, więc jedynie co został Smok, Gord. Plus też pamiętajmy o tym, że tym razem nie zużyłem
mojej drugiej wyciągarki, tylko jedną na razie. Więc jest spoko. Zobaczymy. Weźmiemy rewanż za poprzednią grę. Powinno się udać. Znowu Maxi. Moja magia nie jest w stanie mnie zranić. Niczyja nie jest. Okej, Dunka jest w porządku. Tutaj nawet można Dunkę od razu po prostu użyć, bo też szansa, że ona przeżyje, no, nie ukrywajmy, nie jest zbyt duża. Zmienię tutaj tą pułapkę miażdżącą. Troskę. Niestety nie dobraliśmy Gorda ani Aitna, więc musimy się zdecydować, co chcemy wyciągnąć z tych dwóch opcji. Prawdopodobnie będzie to Aitna. Okej, a przeciwnik zaczyna od pirotechnika. Dobra rada, nie trzęś tym. Wydaje mi się, że po prostu użyję Dunki. Poziomki zbierasz, a strzały z łeb to zebrać nie chcesz? No jest jakieś wow, ale myślę, że jest w porządku. Okej, strzał za 5. I teraz czas jest na Aitnę, no. Niestety nie wymyślę. I teraz tak. Mogę użyć witalności na te małe driady. Tego nie zrobiłem poprzednim razem. I myślę, że to zrobimy. To utrudni bardzo przeciwnikowi ich zbicie. Okej, on jej romant. Kogo mam zabić? Shiru, Shiru. Witamy. No dobra, ale Aitnę przeżyła. I tak jest w porządku. Możemy zagrać odrodzenie natury na tego drzewca. Tak pytanie, czy się opłaca w tą witalność. Jeden księżycowy pył był rzucany. Myślę, że troskę driady rzucimy. Albo w sumie, powinienem lekcji przyrody, żeby zbić tego pirotechnika. To jest lepsze. To jest lepsze. To jest play. O, dobrze, że mi to przyszło do głowy. To jest play. Jak pojawi się Madok. Okej, nie pojawił się Madok. Dobra, teraz sobie rzucimy troskę driad. Pytanie, na którą jednostkę? Powiedzmy, że to na tą największą. No, Madok, chodź. Pytanie, czy punktowo wyrobimy znowu? No, obawy. Okay. Chyba ten ciaran za wiele nie zrobi, niestety. Na to się zanosi. W zasadzie nie wiem, czy znowu misplaya nie zrobiłem, bo chyba powinienem był obrońcę puszczy w troskę driad teraz rzucić. No. Wow, i kurczę, znowu mnie porobił, no. Nie fajnie, no cóż. Wow. Teraz szybko. Wow. A gdyby to był Gord, to bym wygrał, nie? 11, miałbym 6 punktów, 7 punktów więcej. Ludziom nie można ufać. Czy 7 punktów więcej by wystarczyło? Ty co gębę szczerze, że?
7 punktów więcej by wystarczyło, no. Tutaj i tak misnąłem jedno. Kurczę. Głupio mi trochę. Obie gierki przegrałem na własne życzenie. Ale dobra, no tak się prezentuje ta talia. Szkoda, że się nie udało wygrać, no ale cóż. Takie są uroki grania na wysokim MMR-ze. Małe misplaye decydują o porażkach. No ale cóż, tak to bywa. Dzięki za oglądanie, mimo wszystko, i widzimy się w następnym odcinku. Pa!